Jak lepiej opisywać zamki z zewnątrz? Jak można wydedykować po tytule, będziemy się dzisiaj koncentrować na kwestiach związanych z opisem zamku z jego zewnętrznej strony. Jak przygotowywałem ten materiał i chciałem omówić w ogóle o zamkach jako takich, to zdałem sobie sprawę z tego, że on jest tak długi, że najpierw powiem o tym, jak to wyglądało z zewnątrz, a potem będzie kolejny odcinek o tym, co można było spotkać w środku zamku. Teraz, żeby uściślić trochę temat, będziemy mówić o zamkach średniowiecznych, europejskich, głównie zachodnioeuropejskich i centralnoeuropejskich, czyli też między innymi o polskich. Nie będę mówił o zamkach wschodnich, o grodach wschodnich, czy o jeszcze dalszych terenach, czy na przykład zamkach japońskich. To byłby wtedy temat, którego nie dałoby się objąć jednym filmem, nawet 10 filmami, więc koncentrujemy się na takich zamkach, które można znaleźć w klasycznym fantasy. Moja wiedza na temat zamków czerpana jest z podręczników polskich i angielskich, więc to będą te elementy, na których będę się przede wszystkim wzorował. Jeżeli znacie jakieś ciekawostki, jeśli chodzi o kwestię budowy zamków z zewnątrz, na przykład z zamków francuskich, to bardzo chętnie możecie coś takiego wrzucić w komentarzach, chętnie sobie poczytam. No i oczywiście zasubskrybujcie nas, zalajkujcie ten film, wrzućcie hajs w patronite, żeby nam wszystko dobrze rosło. Przejdźmy do tematu. Temat zamków jest na tyle ciekawy i skomplikowany, że już mówiąc o tym, czym jest zamek, natrafimy na pewnego rodzaju problemy definicyjne. W podręcznikach źródłowych zamkiem określany jest kompleks obronny okrążony murem. I teraz już na tym poziomie zaczynamy mieć problem, ponieważ są przykłady zamków bez murów, a są też przykłady zamków bez generalnego kompleksu obronnego. I mam nadzieję, że w postprodukcji uda mi się tu wstawić jakieś grafiki, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Jako kompleks obronny mówimy o czymś, co w języku angielskim określane jest mianem keep. W Polsce możemy powiedzieć, że chodzi o twierdzę. I teraz są przykłady zamków, które nie mają jednego budynku, który jest budynkiem twierdzy, czyli jest tam duża sala, pomieszczenia mieszkalne i ten cały główny element administracyjny zamku, ponieważ na przykład możemy mieć taki zamek, który ma te wszystkie budynki jako poszczególne małe budowle i one są połączone murem i to jest już cały zamek. A z drugiej strony, i tutaj mam nadzieję, że właśnie pojawi się jakiś obrazek, na terenie ziem austriackich bardzo częstym przykładem były zamki, które nie miały murów, ponieważ znajdowały się w takich górach, że ten mur był absolutnie niepotrzebny, bo i tak nie dało się do nich podejść. Zanim przejdziemy do kwestii związanych z opisywaniem zamku i jak będziecie sobie wymyśleć zamek do jakiejś sesji fantasy, czy nawet nie do sesji fantasy, ale po prostu do sesji, to warto jest zdać sobie sprawę z tego, po co ten zamek był. Zamki pełniły różne funkcje, rzadko kiedy jedną, więc zazwyczaj był to jednak budynek obronny, który pełnił dodatkowo jeszcze na przykład funkcję administracyjną, mogło być tam więzienie, mogła być to siedziba jakiegoś rycerza albo księcia, mógł się tam na przykład znajdować skarbiec lokalny, albo była to twierdza, do której uchodzono w sytuacji, w której na danym terenie pojawiało się wojsko, na przykład Helm's Deep z Władcy Pierścieni, z przykładem takiego zamku. I to, jaką ten zamek pełnił funkcję, będzie nam determinowało, co w tym zamku powinno się znajdować, jak on powinien wyglądać, jaką powinien mieć obsadę. Więc warto jest o tym wiedzieć, że jeżeli mamy do czynienia z twierdzą obronną na granicy, to będzie to gigantyczny zamek z wielkimi murami, masą wież itd. A jeżeli będzie to zamek więzienny wewnątrz lądu, to raczej będzie on przypominał londyńską Tower. I teraz zaczynamy kwestie związane z opisem. Jak gracze napotykają na swojej drodze zamek? Będą grali rycerzami, czy innymi kupcami, czy chłopkami, czy kimkolwiek, kto ma napotkać zamek, to pierwsza rzecz, którą będziemy chcieli im opisać, a jest ona ważna, to jest teren, na którym znajduje się zamek. Bo jak zapewne zdajecie sobie sprawę, zamków nie budowało się byle gdzie, tylko znajdowało się na budowę zamku bardzo odpowiednie miejsce, zarówno jeżeli chodzi o kwestię strategicznego ulokowania na mapie, ale również już w terenie znajdowano odpowiednie miejsce, które będzie już z samego terenu wpływało pozytywnie na obronność tego miejsca. Więc jeżeli jest jakaś rzeka, to mógł być budowany przy rzece, na przykład jeżeli była wielka wyspa na rzece, a miał być to zamek broniący przeprawy, no to on mógł stać na tej wyspie. Jeżeli dany teren jest pofalowany i jest sporo wysokich pagórków, no to zamek będzie się znajdował na najwyższym z tych pagórków, który się tutaj znajduje w okolicy, a nie na drugim najwyższym. A to dlatego, że różnica 50 metrów między pagórkami, jeżeli są od siebie oddalone o zasięg kamienia z trebusza, no robi różnicę, kiedy się okazuje, że z jednego wzgórza widać ponad 30 czy 40 metrowym murem dziedziniec w zamku i można tam wrzucić do środka kamień. A jeżeli zamek znajduje się na najwyższym wzniesieniu, to te dodatkowe 50 metrów wysokości robi różnicę, jeśli chodzi o kwestię obrony tego zamku, ponieważ tego kamienia się tam trudniej da wrzucić do środka. Dodatkowo zamki, szczególnie kiedy budowano je duże i wymagało to dużej ilości materiałów, budowano bardzo często blisko miejsc, z których ten budulec dało się pozyskać. To znaczy, że w najbliższej odległości od naszego zamku będzie na przykład duży las, z którego wyrżnięto całą masę drzew, żeby zbudować podstawy pod mur, czy palisadę, czy główną konstrukcję twierdzy. Może się znajdować też jakiś kamieniołom, z którego brano kamienie, żeby te mury zbudować. Zresztą, jeżeli spojrzymy na zamki znajdujące się nad rzekami, bardzo często niższe części murów, te najbliżej fundamentów, budowane są z kamieni rzecznych, które dało się ładnych otoczaków wielkich wyciągnąć z tej rzeki i dodatkowo na przykład próbując pogłębić tą rzekę, właśnie żeby było do zamku trudniej podejść. No i oczywiście zamek będzie stał i będzie czegoś bronił. Czyli jeżeli jest to zamek, który ma bronić głównego traktu, to będzie on się znajdował w odległości pewnej od głównego traktu. Zamek mógł dodatkowo chronić jakieś duże osiedle, skupisko ludzi, więc mamy tutaj kilka wsi albo małe miasteczko i teraz zamek może być w miasteczku albo obok niego. I idąc dalej, nawet jeżeli zamek nie był budowany wokół osiedli ludzkich, ponieważ miał na przykład stać na przełęczy i bronić wjazdu do królestwa, to te ośrodki ludzkie, te wioski powstały bardzo szybko, żeby móc zaopatrzyć obsługę, załogę zamku w żywność, wodę, miód itd. itd. No i oczywiście na końcu teren, na którym budujemy nasz wyimaginowany zamek, będzie determinował również kształt tego zamku, bo jeżeli okaże się, że mamy jakąś tam grań niewielkiego wzniesienia, które nam determinuje, gdzie ten zamek będzie zbudowany, to on będzie miał kształt tej góry, może będzie tam gdzieś schodził na dół. Jeżeli będzie właśnie na rzece, to może łączyć dwa brzegi rzeki ze sobą i być takim przeciętym na pół zamkiem, jak to bywało na przykład we Francji bardzo często. Albo na przykład jak bliźniaki Frejów w powieściach Martina. Udało nam się zarysować przestrzeń, w której wyobrażamy sobie nasz zamek, który będziemy chcieli opisać. Teraz warto się zastanowić nad tym, co będziemy opisywać, jeżeli chodzi o kwestię samego zamku, czyli co będą widzieli bohaterowie, którzy ten zamek zobaczą. Zanim jeszcze przejdziemy do kwestii związanej z opisywaniem zamku, musimy sobie odpowiedzieć jeszcze na bardzo ważne pytanie, z czego ten zamek jest zbudowany. Ponieważ w zależności od tego, jaki był to okres i gdzie się ten zamek znajdował, mógł on być zbudowany z bardzo różnego budulca. Mamy do czynienia z zamkami drewnianymi, które miały drewniane mury, drewniane wieże i wyglądały jak takie słowiańskie palisady niczym z kajko i kokosza. Mogliśmy mieć zamki budowane z kamienia albo zamki hybrydowe, czyli takie, które miały część z kamienia, część z drewna, ponieważ zależało to akurat od tego, co było dostępne i łatwo było przywieźć, ale w późniejszym czasie budowano również zamki z cegły. I wtedy mamy do czynienia z takim bardzo ładnym, czerwoniutkim malborkiem na przykład. Dla mnie najbardziej logiczne jest to, żeby zacząć mówić od kwestii związanych z murem, ale ponieważ kwestie z murami są bardziej skomplikowane, to zacznijmy od środka. Tak więc to, o czym należy pamiętać, jeżeli chodzi o kwestię zamku, to jest twierdza. Kompleks pomieszczeń, które stanowią centralny punkt zamku. To tam znajdują się te elementy, które potrzebne są, żeby ten zamek mógł spełniać swoją funkcję. Jeżeli jest to zamek, który broni danego terenu i ma on dużą obsadę, to będzie tam jakiś rodzaj pomieszczeń garnizonowych. Jeżeli jest to siedziba jakiegoś rycerza, to tam będą znajdowały się jego wielka hala, to taka przeklejka z języka angielskiego, ale jego komnaty, cały jego dom się będzie tam znajdował. Jeżeli jest to zamek, którego kasztelan jest również lokalnym sędzią, no to będzie się tam znajdowało ogromne pomieszczenie, w których on może przyjmować petentów i wydawać wyroki. Twierdza ma to do siebie, że jest również budynkiem obronnym. To znaczy ma on grube mury, nawet jeżeli zbudowane są z drewna, to wtedy ma grube ściany, ale zbudowane w taki sposób, żeby można było bronić się z wnętrza. Czyli będzie miał wąskie okna, z których dobrze się strzela z łuku albo z kuszy. Może mieć różnego rodzaju elementy obronne, o których będę mówił później, przy dachu, z których można też również razić przeciwnika jakiegoś rodzaju pociskami, czy to prawdziwymi, czy magicznymi. Wejście do takiej twierdzy będzie oczywiście łatwe do obrony, ponieważ jest to budynek obronny, więc będą wokół ogromnych, ciężkich drzwi zamykanych na sztaby, może być jakaś dodatkowa brama, mogą być jakieś okienka strzelnicze, tego typu rzeczy. To nie jest tak, że w twierdzy nie może być dużych okien, ponieważ takowe też się zdarzały, ale to już jest kwestia okresu i tego, jaką ten zamek pełnił funkcję. I jeżeli już się znajdowały, to najprawdopodobniej od tej strony, do której było się najtrudniej dostać. Czyli na przykład znajdowały się od strony klifu, gdzie widać ocean i tak naprawdę, jeżeli nie mam do czynienia z ogromnymi statkami, które mogłyby nas z morza razić, to tak naprawdę te okienka ładnie można przez nie patrzeć na zachody słońca i tyle. To, co dokładnie będzie można znaleźć w twierdzy, będę mówił właśnie w tym drugim materiale. Teraz przejdę dalej, czyli do tego, co chciałem powiedzieć na samym początku, czyli do kwestii murów. Zamek generalnie ma mury. I w zależności od rozmiaru zamku, tych linii murów może być więcej niż jedna. Ponieważ łatwo sobie wyobrazić ogromny kompleks zamkowy, gdzie twierdza znajduje się na wzgórzu, otoczonym murem, a to wzgórze jest jeszcze otoczone kolejnym murem. Mówi się wtedy zazwyczaj o murze zewnętrznym i wewnętrznym. Ale jeżeli mamy do czynienia z trzema murami, to wtedy mamy jeszcze mur wewnętrzny drugi. Jak patrzymy na mury, to one mają takie zęby na górze zazwyczaj i to są tak zwane blanki. One też czasami są nazywane krenelarzem, jeżeli ktoś jest taki bardzo wysublimowany w języku. Blanki służyły do tego, żeby można było się za nimi chować w trakcie obrony zamku. Oraz do tego, żeby łatwo było się na nich wychynąć, żeby móc razić przeciwnika, który próbuje zdobyć zamek za pomocą jakiegoś rodzaju pocisku. Najczęstszym błędem, jeżeli chodzi o kwestię blanków w konstrukcjach zamków, możemy zauważyć w grach komputerowych i niemądrych filmach czy serialach, kiedy to blanki są tylko i wyłącznie po jednej stronie muru. Zazwyczaj budowane były po obu stronach. Mówiąc po obu stronach, mam na myśli od strony na przykład wzgórza i od strony dziedzińca, o którym będę mówił za chwilę. Ponieważ możemy sobie wyobrazić sytuację, w której mamy zewnętrzny mur i jeżeli przeciwnik wedrze się do środka, no to fajnie było, żeby nasi łucznicy mogli przejść na drugą stronę i strzelać do przeciwnika, który jest na dziedzińcu, będąc zasłoniętym jakimś rodzajem ochrony. Natomiast oczywiście jesteśmy w stanie w historii budownictwa zamków znaleźć wyjątki, które powiedzą, że mogą być też po jednej stronie, ale generalnie były po obu. Jeżeli chodzi o kwestię blank i tak naprawdę murów w zamku, warto zwrócić trochę bardziej uwagę na właśnie luki strzelnicze, czyli tam to miejsce, z którego będą leciały w przeciwników strzały. Charakterystyczną ich cechą jest to, że są od strony wroga bardzo wąskie, a od strony osoby, która z nich korzysta, mają w murze rozszerzenie, żeby łatwiej było w środku operować, a nie trzeba było strzelać przez szparę jak między zębami. Jeżeli chodzi o kwestię murów, są jeszcze trzy rzeczy, o których chcę powiedzieć. Dwie odnośnie konstrukcji, a jedna taka ciekawostka. Często się zdarzało, że blanki, tak naprawdę górna część muru, wystawała poza ogólnie obrys samej konstrukcji. I miały takie otwory na dole, z których można było rzucać na przykład przeciwników kamieniami. Te konkretne elementy mają swoją nazwę. Znajdowały się one na murach, są one również spotykane na wieżach i to są tak zwane machikuły. Jest to fajna nazwa i jak raz opiszemy to na sesji graczom, jak to wygląda i użyjemy tego słowa, to już za drugim razem, kiedy będziemy mówili ma takie zdobne machikuły wokół wieży, to już będą wiedzieli, co sobie wyobrażać. A druga rzecz, która powstawała bardzo często, kiedy zamek zmieniał swoją rolę albo okazywało się, że jest to stary zamek i trzeba było dobudować nowe elementy obronne pomagające w walce z nowymi rodzajami broni na przykład. Były takie śmieszne budy, które budowano na murach, z których też można było razić przeciwnika na różne sposoby i te drewniane budy nosiły nazwę hurdycja. I teraz ta ciekawostka, którą chciałem powiedzieć na końcu na temat murów. Mury w środku są solidne, to znaczy nie bywają tam żadne ukryte pomieszczenia, ponieważ mogłyby one osłabić konstrukcję muru i głównym zadaniem muru jest bronić go przed pociskami z zewnątrz, więc gdybyśmy mieli jakieś pomieszczenie wewnątrz muru, to jest to absolutny strzał w kolano, jeśli chodzi o kwestię konstrukcji takiego budynku. Kończąc temat murów, a przechodząc do najważniejszej części muru, czyli do bramy, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że bramy były bardzo skomplikowanymi konstrukcjami. Głównie dlatego, że ze swojego założenia miały rolę kontrintuicyjną dla tego, czym jest zamek. To znaczy, że stanowiły wejście do środka przez mur, czyli stanowiły najbardziej newralgiczny punkt zamku, więc musiały być specjalnie budowane tak, żeby jednak nie dało się tam do środka wejść łatwo, kiedy chciano się w nim bronić. Tak więc bramy były solidne, bardzo często miały więcej niż jedną bramę, można było z bramy wejść na mury i z blanków ostrzeliwać przeciwników. Znajdowały się tam różnego rodzaju szczeliny i otwory, którymi można było razić przeciwnika, który przechodzi przez bramę jakiegoś rodzaju rozgrzaną smołą czy innym żwirem. Mnóstwo dobrej zabawy. Dalej, jeżeli mamy do czynienia z zamkiem, który ma więcej niż jeden mur, to miał on więcej niż jedną bramę. Miał główną bramę, którą się przejeżdżało się przez pierwszy mur, ale potem jechało się dalej, napotykało się drugi mur i drugą bramę. Jak łatwo sobie wyobrazić, im więcej murów i im więcej bram, tym trudniej było się do zamku dostać. Natomiast należy pamiętać, że do zamku prowadziło zazwyczaj więcej niż jedno wejście, głównie ze względów praktycznych. Zwłaszcza jeżeli zamek był ruchliwy i na przykład stanowił on przeprawę przez jakąś rzekę albo garnizon, z którego ciągle wyjeżdżali wojskowi, warto było, żeby miał więcej niż jeden wyjazd, żeby było z niego łatwo się wydostać. Nie jednym przejściem, tylko kilkoma. Dodatkowo w trakcie oblężenia zamki bardzo często dało się opuścić nie przez główną bramę, tylko jakimś rodzajem tylniego wyjścia, ukrytego, które zazwyczaj stanowiło taki ostatnią deskę ratunku. Idziemy dalej. Jeśli mówimy zamek, to myślimy wieża. Wieże stanowiły ważny element konstrukcji zamku i miały one również różne role i różnie się też nazywały. Jeśli była to wieża stanowiąca część twierdzy, to nazywało się to wieża. Zazwyczaj był to jakiś punkt obserwacyjny, który właśnie wystawał ponad mury i można było z niego patrzeć, co się dzieje dookoła. Jeżeli wieża była częścią muru i stanowiła to takie przejście pomiędzy jednym kawałkiem muru a drugim kawałkiem muru, nazywano je basztami. Baszta stanowiła taki centralny punkt obronny danego odcinka muru, w którym można się było bronić. Stanowiła też zazwyczaj możliwość zejścia z muru. Jeżeli wieża pełniła jeszcze dodatkowo jakąś inną funkcję, na przykład była to wieża mieszkalna, to zazwyczaj nazywano ją donżonem. To, co jest jeszcze kluczowe, jeśli chodzi o kwestię wież i murów również, to jest to, że mogły być one otwarte albo zabudowane. Znaczy mogły posiadać jakiś rodzaj dachu. Tak naprawdę to, czy posiadały dach, czy nie posiadały dachu, zależało bardziej od tego, jaką pełniły funkcję. Jeżeli była to wieża, na której miał stać przez cały czas grupa obserwatorów, i teren był znany z tego, że często tam pada deszcz albo śnieg, to raczej taka wieża była zadaszona, żeby ci biedni ludzie nie byli mokrzy albo zaśnieżeni. Z tymi dachami to jest w ogóle ciekawostka, ponieważ w bardzo wielu starych budowlach i w ruinach zamkowych te elementy były robione z drewna, więc się nie zachowały, więc czasami nawet nie wiadomo, jeżeli nie ma starych rycin czy obrazów, czy taki zamek miał zadaszenie swoich wieży, czy nie miał. I tutaj takich kwestii technicznych, ponieważ wieża jednak stanowiła pewnego rodzaju budynek, w który był pusty w środku, bo na przykład były tam schody, to zazwyczaj wieża była grubsza niż mur. To, co jest bardzo ważne, wieże bardzo często były budowane w taki sposób, żeby można z nich było bronić i poszczególnych fragmentów muru i innych wież. Bardzo często zdarzały się sytuacje, w których mur wystawał poza ogólny obrys muru, który okalał zamek, tylko po to, żeby można było tam postawić dużą wieżę, z której można było ostrzeliwać wszystko dookoła i jeszcze bronić wieże, pod które ktoś próbował podejść, bo tak było znacznie lepiej. Przejdziemy dalej. Miałem taką bardzo rozbudowaną tyradę na temat problemów z nazewnictwem tego elementu zamku, ale zdałem sobie sprawę z tego, że to jest nudne i nikomu niepotrzebne. Jak chcecie, to możecie sobie wejść w Google i poszukać, czyli mowa o dziedzińcach. Dziedziniec stanowił przestrzeń pomiędzy albo murem i twierdzą, albo murem zewnętrznym, a murem wewnętrznym. Czyli było to generalnie to klepisko, po którym biegali ludzie, kiedy się wszystko paliło. To, co jest ważne, w zależności od rozmiaru zamku dziedzińców mogło być kilka i każdy z tych dziedzińców, jeżeli było ich kilka, miał inną rolę, jeżeli chodzi o kwestię użytkową w zamku, ponieważ mógł być dziedziniec służący jako zawrotka dla wozów, ponieważ zawracanie wozem jest dosyć skomplikowane i potrzebuje dużo miejsca. Mógł być to dziedziniec przy garnizonie, który służył do tego, żeby tam się zbierali, trenowali i naprawiali swoją broń żołnierze. Mógł to być dziedziniec taki dla gości, który był ładnie wybrukowany, którym kiedy książę przyjmował gości, to tym dziedzińcem wprowadzało się możnych, których się odbierało na wizytę. No a w trakcie bitwy bardzo często paradoksalnie na dziedzińcu nie toczono bitew, Znaczy na pewno toczono, były takie sytuacje, ale dziedziniec był tym świetnym miejscem, żeby uwięzić wrogą armię pomiędzy wieżami i murami i ich tam obstrzelać, żeby tam umierali. Pewnie myślicie, że zapomniałem o jednej rzeczy, ale nie zapomniałem. Chciałem ją specjalnie zostawić na sam koniec. To jest kwestia związana z takim elementem zamku, który jest częścią krajobrazu, ale również częścią zamku. Mam na myśli fosę. Fosa to jest to miejsce, w którym jest woda, w której nie ma krokodyli i wtedy mówimy o mokrej fosie, albo mówimy o takiej fosie, w której nie ma wody i wtedy mówimy o suchej fosie. Fosy budowano wokół zamku zazwyczaj wtedy, kiedy potrzebowano dodatkowego elementu obronnego, a nie był on dostarczony naturalnie przez teren. Czyli na przykład jeżeli nie mieliśmy wzgórza, na którym chcielibyśmy zbudować zamek, tylko mieliśmy bardzo płaski teren, to wtedy budowano taką fosę, kopano ją, zalewano ją wodą, jeżeli gdzieś blisko była jakaś rzeka albo jezioro i wtedy mieliśmy ten dodatkowy element. Fosa generowała w bramie głównej coś takiego, co się nazywał most zwodzony, bardzo przydatny, jeśli chodzi o kwestię obrony zamku i wtedy faktycznie było się do niego trudno dostać. Natomiast z fosami jest pewna ciekawostka, ponieważ wokół murów zamkowych bardzo często budowano również wały i rowy, które z perspektywy budowy i naukowego podejścia do kwestii konstrukcji zamku różnią się, ale dla przeciętnego człowieka wygląda jak fosa. W fosie bardzo często znajdowały się jakiegoś rodzaju dodatkowe, zabawne urządzenia, typu zaostrzone badyle, na które można było wpaść. Natomiast, jak powiedziałem na samym początku, nie było tam krokodyli. Na koniec, bo to też jest kwestia związana z tym, jak zamek wyglądał z zewnątrz, należy zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli była taka potrzeba, bo zamek pełnił na przykład właśnie funkcję garnizonową i stacjonowało tam bardzo wielu żołnierzy, wewnątrz, za murami zamku, na dziedzińcu czy wokół murów były budowane dodatkowe, drewniane zazwyczaj budowle użytkowe, na przykład stajnie, kuźnie, różnego rodzaju warsztaty, które pomagały w utrzymaniu murów i w dbaniu o to, żeby zamek stanowił kwestię, był obronny cały czas i w dobrym stanie. I myśląc o zamkach, kiedy będziecie je opisywać swoim graczom, czy będziecie chcieli jako gracz opisać innym graczom mistrzowi gry swój zamek, z którego pochodzi wasz rycerz na przykład, warto jest też zadawać sobie pytania, kto tam żyje i czy o ten zamek dba. Na koniec należy pamiętać o tym, że zamek jest żywym obiektem. To znaczy, jeżeli pełni funkcję i jest on aktywny, ponieważ faktycznie stacjonuje tam jakieś wojsko, jest tam obsada, to będzie tam masa ludzi, która się będzie po tym zamku kręcić i po murach, i po wieżach, i po dziedzińcach, i w sytuacji, w której nie mamy do czynienia z działaniami wojennymi, ale zamek ma obsadę, to możemy sobie wyobrazić, że jeżeli jest dużo prześcieradeł i pościeli, to one gdzieś tam wiszą na tych dziedzińcach. Możemy się pobawić takim kolorytem i bardzo fajnie sobie ten zamek podosmaczać, jeśli chodzi o kwestię naszych opisów. I to było na tyle, bardzo Wam dziękuję. To jest wstępniak, mam nadzieję, że nie wyszedł za długo. Następnym razem opowiemy sobie o tym, jak wyglądał zamek w środku i będziemy w stanie sobie dzięki temu zbudować całkowicie obraz zamku i wiedzieć już będziemy dokładnie, jak opisywać go swoim graczom. Ja Wam dziękuję. Pamiętajcie, zasubskrybujcie, zalajkujcie, szerujcie, róbcie dobrą robotę i widzimy się w następnym odcinku. Fosa to takie miejsce, w którym nie trzymano krokodyli, tylko zalewano je zazwyczaj wodą, i wtedy mówimy o mokrej fosie, albo nie zalewano wodą i mówimy wtedy o suchej sop. Nie dało się. W ramach ciekawostki nazwa Donjon jest to nazwa francuska i ponieważ w ramach ciekawostki mianem Donżonu...